czytanie książki, czytanie, studiowanie jakiegoś podręcznika nie oznacza, że będziesz zwiedziony, czy uczynisz coś złego. Trzeba mieć złe intencje, złe zamiary, żeby wykorzystać nową treść czy podręcznik do zniewolenia ludzi lub poprowadzenia ich w złą stronę. Tak samo z Biblią. Ona została napisana, żebyś poznał Boga i żył radosnym życiem, które On dla ciebie przygotował tu i w wieczności. Więc to systemy religijne, ludzie o złych motywach często używali Biblii, żeby zniewolić innego człowieka, a czasami całe narody. Nie bój się. Czytaj, studiuj, rozważaj. Lekcja szósta. Wieczerza Pańska. To jest temat, w którym chciałbym, żebyśmy byli wszyscy wrażliwi, ponieważ wieczerza, komunia jest dla większości z nas czymś sakramentalnym, świętym. Jest bardzo ważnym i dlatego jesteśmy tutaj bardzo wrażliwi na podejście, na traktowanie elementu chleba, elementu wina, na tradycje, w jakich jesteśmy wychowani. Ale moja prośba jest do ciebie i do tych, z którymi będziesz studiował. Zróbcie krok do tyłu. Po to, żeby nie opierać się na swoich opiniach, nie opierać się przy swoich zdaniach, nie walczyć o swoją tradycję. Spróbujmy wieczerze przeanalizować komunię oczami Pisma Świętego w grupie ludzi, z którymi to właśnie robisz. Fragment Pisma Świętego z Ewangelii Łukasza opisujący ostatnie godziny życia Jezusa mówi właśnie o Wieczerzy Pańskiej w rozdziale 22. Chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment i zróbcie to proszę właśnie na waszej wspólnej lekcji studiowania Pisma Świętego. Łukasza 22 od 14 wersetu. A gdy nadeszła pora, zajął Jezus miejsce przy stole, a apostołowie z Nim. Rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. Wziąwszy kielich, podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb, podziękowawszy, łamał, dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Jezus chciał spożyć wieczerzę z uczniami. Zwróć uwagę, że Jezus szuka więzi, szuka relacji. Tak jak ty czasami chcesz usiąść z kimś do stołu, tak i Jezus ze swoimi bliskimi uczniami chciał spożyć tą ważną wieczerzę. Dał okazję pojednania się Judaszowi. Miał Judasz okazję powiedzieć przepraszam. To była wieczerza pojednania, to była wieczerza wyznawania sobie swoich win i zbliżenia jeden do drugiego. Są dwa elementy, chleb i wino. Nowy Testament, zwłaszcza apostoł Paweł w liście do Koryntian tłumaczy nam, jak wygląda spożywanie chleba i wina, jaka jest symbolika, jak ważne jest wino, jak ważny jest chleb. Rozumienie Słowa Bożego o chlebie na przykład, sprawia, że wiele ludzi, według apostoła Pawła, żyje w zdrowiu, żyje w jedności, żyje w przekonaniu przynależności do ciała Chrystusa, do Kościoła. Rozumienie krwi, którą symbolizuje wino, sprawia, że ludzie chwytają jak jakąś zdobycz, zrozumienie bardzo ważnego tematu, jakim jest Stare Przymierze i Nowe Przymierze. Niesamowite rzeczy przychodzą do naszej świadomości, kiedy rozważamy elementy wieczerzy, chleb i wino. Dlatego zachęcam was, usiądźcie, sami wyszukajcie fragmenty, które mówią w Nowym Testamencie o krwi, o winie,
Spróbujcie znaleźć rozwiązanie, co łączy wino z krwią, dlaczego wino reprezentuje krew. Wino na przykład oznacza cenną krew Jezusa, cenną krew Mesjasza. Ona, kiedy spożywamy ten chleb, pokazuje nam, że to ciało było skatowane, zmasakrowane. Apostoł Paweł tłumaczy, w jakim celu. Ale to wino, ono prowadzi nas do jeszcze głębszego zrozumienia, że została przelana krew drogocenna, nieskazitelna krew Jezusa, Syna Bożego. To zawsze sprawia, że kiedy przyjmujemy chleb i wino, zbliżamy się do Boga, nie oddalamy. Dlatego znajdźcie rozumienie symboliki, a zarazem głębokiego, ukrytego czasami bez studiowania, ukrytego bez analizy zrozumienia krwi Baranka Jezusa. I usiądźcie do wieczerzy. Wieczerza, komunia nie została zarezerwowana, nie została przeznaczona do codziennych spotkań. Kościół nowotestamentowy w dziejach apostolskich łamał się chlebem, mowa jest o wieczerzy, kiedy spotykał się w domach. Dlatego możecie dzisiaj, kończąc to spotkanie, przyjąć chleb, przyjąć wino, tak jak potraficie, tak jak rozumiecie. Wszystkiego dobrego. Zapraszam Was na naszą kolejną lekcję.